Jonathan Dunkel Apokalipsa Proroctwa Pisma Świętego o czasach końca Wydanie 9 Warszawa 2015 Czyta Jan Tuzin Rozdział 66 Dzieje dogmatów i tradycji Jakie zmiany wprowadził Kościół Historia wierzeń i dogmatów jest ciekawym tematem, gdyż pozwala poznać pochodzenie doktryn i praktyk różnych kościołów, w tym rzymskokatolickiego. Dlatego zainteresuje każdego, wierzącego i niewierzącego. Czy ma to znaczenie, że zasady wiary opierają się na piśmie świętym czy na ludzkiej tradycji? Tak. Dlatego Jezus zganił duchownych, którzy wywyższyli tradycję ponad Słowo Boże. Powiedział. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Ewangelia Marka, rozdział siódmy Jezus uważał Pismo Święte za Słowo Boże i uczył, że kto na Nim buduje wiarę, ten buduje na skalę. Porównaj Ewangelia Mateusza, rozdział siódmy, wers od 24 po dwudziesty Apostoł Paweł uważał całe Pismo Święte za natchnione przez Boga. Cytuję. Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości. Drugi list do Tymoteusza, rozdział trzeci. W sprawach wiary Biblia jest najwyższym autorytetem. Z nim nie może się równać żaden człowiek ani Kościół. Co zrobić, gdy tradycje i dogmaty są sprzeczne z jej naukami? Apostoł Piotr dał nam przykład do naśladowania, kiedy przywódcy religijni wymagali, aby uczył ich tradycji zamiast słowa Bożego. Odrzekł: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 5. Jezus uczył, że słowo Boże jest źródłem prawdy. Porównaj Ewangelia Jana, rozdział 17, wers 17. Ksiądz profesor Marian Rzeszewski słusznie zauważył, że, cytuję: w Piśmie Świętym jesteśmy u samego źródła prawdy Bożej. Koniec cytatu. Musimy więc badać zasady wiary przez pryzmat Biblii, jeśli chcemy znaleźć prawdę. Tu cytat. Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. List do Hebrajczyków, rozdział czwarty. Kościół rzymsko-katolicki twierdzi, że jest kościołem prawdziwym, jedynym, świętym, powszechnym i apostolskim. Jak wypadają jego nauki w świetle Pisma Świętego? Przyjrzyjmy się chronologicznej liście wierzeń i dogmatów nie w duchu potępienia, lecz w imię prawdy i osobistego zbawienia. Chronologia niebiblijnych wierzeń W niektórych przypadkach podane daty są przybliżone. Rok 320. Chrześcijaństwo stało się państwową religią zapanowania cesarza Konstantyna Wielkiego. Historyk katolicki Malaki Martin napisał Konstantyn jako pierwszy obdarzył biskupa rzymskiego pełną mocą w zachodniej Europie. Papieże otrzymali od niego wiele nieruchomości, bogactw, rozległy autorytet, władzę i siły zbrojne, a także polityczną dominację. Kościół rzymski i chrześcijaństwo zyskały uprzywilejowany status w oczach opinii publicznej oraz specjalny dostęp do samego cesarza. Krótko mówiąc, za sprawą Konstantyna biskup rzymski stał się monarchą, a jego kościół monarchią. Koniec cytatu. Rok 321. Konstantyn Wielki, którego rodzina czciła Boga Słońca sol invictus, czyli niezwyciężone słońce, Wywyższył swoim edyktem pogańskie święto słońca niedzielę. Dokument ten stwierdza, że. W czcigodny dzień słońca, venerabili dies solis, niech urzędnicy i mieszkańcy miast wypoczywają, zaś wszystkie sklepy i warsztaty niech będą pozamykane. Koniec cytatu. Historyk starożytności Aleksander Krawczuk trafnie zauważył. Można rzec bez przesady, że edykt Konstantyna. Obowiązuje w większości krajów świata aż po dzień dzisiejszy. Ów bowiem Dies Solis to oczywiście nasza niedziela. Koniec cytatu. Pozostałością kultu solarnego jest nazwa niedzieli w niektórych językach. Po angielsku Sunday, a po niemiecku Zontag. W czasach apostolskich chrześcijanie święcili siódmy dzień tygodnia zgodnie z czwartym przekazaniem Bożym. Porównaj Księga Wyjścia, rozdział 20, wers od 8 po 11. Wielu z nich zaprzestało tego pod wpływem prześladowań, jakie spadły na Żydów o po nieudanych powstaniach antyrzymskich. Rzymianie nie rozróżniali między judaizmem a chrześcijaństwem, dlatego przez represje wobec Żydów cierpieli chrześcijanie. Niektórzy odżegnali się od szabatu, aby uniknąć represji. Do odejścia od soboty do niedzieli. Przyczyniła się popularność Dnia Słońca wśród pogan, których Kościół chciał pozyskać. Przez kilka wieków w wielu częściach chrześcijańskiego świata obchodzono zarówno sobotę, jak i niedzielę. Jeszcze w V wieku historyk chrześcijański Sokrates Scholastyk napisał: Mimo, że wszystkie kościoły w całym świecie mają nabożeństwo co tydzień w Szabat, to chrześcijanie w Aleksandrii i Rzymie na podstawie jakiejś starodawnej tradycji zaprzestali tego. Koniec cytatu. Rok 381. Cesarz Teodozjusz narzucił chrześcijaństwo całemu Imperium Rzymskiemu jako dominującą religię. W 381 roku zakazał pogaństwa i wydał rozkaz, aby pozamykano pogańskie świątynie i szkoły, a także Ocenzurowano rozrywkę i zlikwidowano instytucje uznane przez kler za niemoralne. Od tego czasu do Kościoła wstępowało wielu nie w pełni nawróconych pogan z powodu uprzywilejowanej pozycji chrześcijaństwa. Wnosili swoje niebiblijne wierzenia i praktyki, na co przymykano oczy, aby drogą kompromisu pozyskać jak najwięcej ludzi. W te same dni, które czcili poganie, Kościół ustanawiał swoje święta. Wielkanoc, Narodzenie Świętego Jana, wniebowzięcie Marii Panny, wszystkich Świętych, czy Boże Narodzenie. Do kościoła wszedł kult posągów, obrazów i dawnych bogów, zakazany w Biblii, co przyznaje ksiądz Wincenty Zaleski pisząc: W Nowym Testamencie nie mamy świadectw potwierdzających cześć wizerunków. Koniec cytatu. Bóg zakazał takiego kultu w dekalogu. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu. Oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. Księga Wyjścia, rozdział 20. Pan Jezus polecił oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie, co wyklucza oddawanie czci jakimkolwiek przedmiotom. Porównaj Ewangelię Jana, rozdział 4. Rok 431. Efes był w starożytności głównym ośrodkiem kultu Królowej Niebios. Czy przypadkiem właśnie Sobór w Efezie nadał Marii przydomek Diany oraz Izydy, który po grecku brzmi Teotokos, a po polsku Matka Boska? Wielu biskupów było temu przeciwnych, argumentując, że człowiek nie może być rodzicem Boga, ani stworzenie urodzić stworzyciela. Postulowali, aby dalej nazywać Marię Chrystotokos, a więc Matką Chrystusa. Maria urodziła człowieka, a nie Boga. Porównaj list do Filipian, rozdział drugi, wers od szóstego po siódmy. Tak jak ludzka natura Chrystusa nie miała ojca, tak jego boska natura nie miała matki. Przegłosowano tytuł Teotokos, co przyczyniło się do kultu królowej niebios i matki boskiej, a także rozpowszechnienia pogańskich zwyczajów, takich jak stawianie kapliczek z jej figurkami przy drogach i koronacji obrazów Marii. W końcu kult maryjny przyćmił i usunął w cień samego Boga Ojca. Widać to w modlitwie różańcowej, gdzie więcej modlitw jest do człowieka niż do Boga. Rok pięćsetny. Początkowo duchowni kościoła nie różnili się pod względem ubioru od urzędników państwowych w Imperium Rzymskim. Później zaczęli dystansować się swoim ubiorem od reszty ludzi. Nazywali ich laikatem, co po łacinie oznaczało prostaków i dyletantów, albo parafianami, czyli ludźmi ograniczonymi i bez ogłady. Rok 508. Chlodwik, pierwszy katolicki król Franków, pokonał resztki wizygotów, co z czasem pozwoliło papiestwu podporządkować sobie Europę Zachodnią. Odtąd władze świeckie podlegały kościołowi. Związek władzy świeckiej i religijnej Biblia nazywa nierządem. Porównaj Księga Jeremiasza, rozdział 2, wers od 20 po 31, oraz Księga Ozaasza, rozdział 2, wers 5. I obrzydliwością. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział 18, wers 9. Prorok Daniel zapowiedział, że Unia Kościoła z Państwem przetrwa 1290 lat. Porównaj Księga Daniela, rozdział 12, wers 11. Ta sama Francja, której wojska poddały Europę papiestwu w 508 roku, wprowadziła rozdział Kościoła i Państwa, a w 1798 roku zlikwidowała państwo papieskie. Rok 538 Papiestwo uzyskało większą niż dotąd polityczną niezależność na skutek usunięcia z Rzymu ariańskich Ostrogotów w 538 roku. Wtedy w pełni weszła w życie decyzja cesarza Justyniana z 533 roku, który obwołał papieża głową wszystkich świętych kościołów. Justynian uczynił to najpierw w liście skierowanym w marcu 533 roku do papieża Jana II. Jego treść wraz z edyktem o prymacie biskupa rzymskiego z 545 roku znalazła się w kodeksie Justyniana, w którym czytamy. Niniejszym uchwalamy, że Jego Świątobliwość Papież ze starożytnego Rzymu ma prymat wśród wszystkich zwierzchników, zaś błogosławiony arcybiskup Konstantynopola, nowego Rzymu, dzierży drugie miejsce po świętym apostolskim tronie starszego Rzymu, mając pierwszeństwo nad wszystkimi pozostałymi. Koniec cytatu. Rok 538. Biskupi katolicy w czasie synodów w Orlanie wydali bardziej rygorystyczne prawo niedzielne od edyktu Konstantyna z 321 roku. Zakaz pracy w niedzielę uczynili prawem państwowym. Prorok Daniel zapowiedział te wysiłki w proroctwie o odstępczej mocy w chrześcijaństwie. Będzie zamierzał zmienić czasy i prawo. Księga Daniela, rozdział 7. C. C.F. Thomas, kanclerz kardynała Jamesa Gibbonsa napisał. Oczywiście. Kościół katolicki twierdzi, że zmiana szabatu na niedzielę była jego dziełem. Koniec cytatu. Bóg nakazał święcenie soboty. Przykazanie czwarte w przekładzie księdza Jakuba Wójka brzmi: Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty twoje. Ale siódmego dnia szabat pana Boga twego jest. Nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty. Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, a odpoczął dnia siódmego. I dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go. Księga wyjścia, rozdział 20. Rok 589. Biskupi podczas synodu w Narbon wprowadzili nakaz święcenia niedzieli jako prawo państwowe, obowiązujące wszystkich, bez względu na wyznawaną przez nich religię. Cytat z czwartego kanonu synodu. Żaden człowiek, wolny czy niewolnik, got, Rzymianin, Syryjczyk, Grek czy Żyd, nie może wykonywać żadnej pracy w niedzielę, ani nakładać jarzma na bydło za wyjątkiem konieczności. Jeśli zaś odważy się pracować, to wolno urodzony zapłaci w magistracie grzywne w wysokości sześciu solidów, a niewolnik otrzyma sto batów. Koniec cytatu. Rok 590. Pierwsi chrześcijanie modlili się wyłącznie do Boga. W późniejszych wiekach niektórzy zaczęli szukać pośrednictwa królowej niebios, kapłanów i zmarłych ludzi. Biblia uczy, że do Boga Ojca możemy przyjść tylko przez Chrystusa. Albowiem, jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi człowiek Chrystus Jezus. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział drugi. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Ewangelia Jana, rozdział czternasty. Słowa tylko przeze mnie wykluczają pośrednictwo żywych, na przykład kapłanów, zmarłych, na przykład świętych czy Marii, czy niebiańskich, na przykład aniołów. Jezus przestrzegł przed innymi pośrednikami, dlatego kierowanie modlitw do kogokolwiek oprócz Boga jest niewskazane i niebezpieczne. Jezus powiedział. Zaprawdę zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób tam się dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Ja jestem drzwiami dla owiec. Ewangelia Jana, rozdział dziesiąty. Rok 593. Papież Grzegorz I wprowadził naukę o czyśćcu, gdzie zmarli mogą odkupić grzechy swoim cierpieniem oraz za sprawą odpustów wykupionych w ich imieniu przez żywych. Kardynał Nikolas Wieseman przyznał, że w Biblii czytelnik, cytuje nie znajdzie ani słowa o czyśćcu. Koniec cytatu. Słowo Boże uczy. Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. List do Hebrajczyków, rozdział 9. Nagroda lub kara czeka nas po zmartwychwstaniu, a nie po śmierci, jak wierzyli poganie. Pan Jezus powiedział, oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Księga Apokalipsy, rozdział 22. Modlitwy i msze za zmarłych, które są źródłem dochodu dla Kościoła, stoją w sprzeczności z Pismem Świętym. Rok 595. Papież Grzegorz I zainicjował represje wobec chrześcijan święcących siódmy dzień tygodnia. Wielu ich było tam, gdzie nie sięgało papieskie chrześcijaństwo, na przykład na wyspach brytyjskich. Rok 600. Grzegorz I narzucił łacinę jako język liturgiczny w kościele, mimo że nie była powszechnie znana. Nakaz ten był w sprzeczności z Biblią, która zaleca posługiwać się podczas nabożeństwa Językiem zrozumiałym dla wszystkich porównaj pierwszy list do Koryntian, rozdział czternasty, wers dziewiąty. Rok siedemset Papież Konstantyn, a być może już Jan I, wprowadził zwyczaj całowania stóp papieża, całkowicie sprzeczny z duchem Ewangelii. Apostoł Piotr nie pozwolił Korneliuszowi nawet paść sobie do stóp. A kiedy apostoł Jan chciał paść do stóp aniołowi, usłyszał od niego przestrogę. Bacz, abyś tego nie czynił, bo jestem twoim współsługą i braci twoich, co mają świadectwo Jezusa. Bogu samemu złóż pokłon. Księga Apokalipsy, rozdział 19 Rok siedemset Kościół sfałszował dokument zwany donacją Konstantyna zapewne w czasie pontyfikatu papieża Stefana II. Według tego falsyfikatu cesarz Konstantyn Wielki. Uznał biskupa Rzymu za ważniejszego od biskupów Antiochii, Aleksandrii, Konstantynopola i Jerozolimy. Papież otrzymał od niego rzekomo insygnia władzy cesarskiej, w tym prawo donoszenia korony i purpurowego płaszcza. Papieże otrzymali rzekomo pałac laterański, miasto Rzym i władzę nad całą Europą. Donacja kończy się groźbami pod adresem tych, którzy ośmielą się podważyć jej postanowienia. A także zapewnienie, że jest autentyczna i została osobiście podpisana przez cesarza, a jej oryginał złożono w grobie św. Piotra. Już w XV wieku dowiedziono, że donacja Konstantyna to fałszerstwo, na co istnieje wiele dowodów. Na przykład nosi ona datę 315 roku, a wymienia z nazwy Konstantynopol, który powstał dopiero w 330 roku, a także używa słownictwa nie sięgającego IV wieku. Mimo to służyła papiestwu przez całe wieki do egzekwowania roszczeń o dobra materialne i władze nad Europą. Rok 787. Sobór w Nicei uznał tradycję kościoła za pochodną Ducha Świętego i potępił każdego, kto tego nie wyznaje. Deklaracja ta zaprzeczyła wcześniejszym uchwałom soborowym, zgodnie z którymi Biblia była regułą wiary. Sobór w Nicei w 325 roku w Konstantynopolu w 381 roku, w Efezie w 431 roku, w Halcedonie w 456 roku. Dzięki temu uświęcono niebiblijne praktyki i tradycje, takie jak kult krzyża, relikwi i obrazów. Choć wcześniej synod w Elwirze w 306 roku orzekł, że, cytuję, nie należy czcić obrazów ani modlić się przed nimi. Koniec cytatu. Z katechizmowej wersji usunięto drugie przykazanie, które brzmi: Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. Księga wyjścia, rozdział 20. Podzielono dziesiąte przykazanie na dwie części, aby zgadzała się liczba dziesięciu przykazań, dlatego ostatnie przykazanie w katechizmach nie ma nawet orzeczenia i brzmi ani żadnej rzeczy, która jego jest. Rok 864. Papiestwo posługiwało się zbiorem dokumentów, zwanych dziś dekretami pseudoizydoriańskimi. Zawarte wśród nich kłamstwa były tak ewidentne, że próbowano je przypisać Izdarowi z Sewilli, aby dodać im autorytetu. Według nich papież mógł detronizować cesarzy, władcy byli zobowiązani całować jego stopy, postanowień papieskich nigdy nie mógł zmienić, a on sam mógł znieść rozporządzenia władców. Papież nie mógł być sądzony przez nikogo, za to mógł zwolnić ludzi od przysięgi złożonej władcy, którego uznał za niegodnego. Papiestwo korzystało z tych fałszerstw w celu narzucenia swej woli świeckim władcom i umocnienia roszczeń do prymatu wśród biskupów kościoła. Rok 993. Papież Jan XV, stojąc na czele Soboru, dokonał pierwszej kanonizacji świętego biskupa Ulryka z Augsburga, żyjącego na przełomie IX i X wieku, choć niektórzy historycy uważają, że pierwszym mógł być Sfibert. Kanonizowany przez papieża Leona III w 804 roku. Idea świętości człowieka oraz pośrednictwa zmarłych jest sprzeczna ze Słowem Bożym, które uczy, że jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi Jezus Chrystus. Porównaj pierwszy list do Tymotusza, rozdział drugi, wers 5. W Nowym Testamencie każdy wierzący nazwany jest świętym, gdyż świętość to owoc wiary w Jezusa Chrystusa. A nie własnej doskonałości. Porównaj list do Rzymian, rozdział pierwszy, wers siódmy, oraz list do Kolosan, rozdział pierwszy, wers drugi. Nie należy doszukiwać się świętości w człowieku, nawet pobożnym, ponieważ zgodnie z Biblią wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały bożej. List do Rzymian, rozdział trzeci. Kierowanie modlitw do zmarłych jest odstępstwem, gdyż odwraca ludzi od Chrystusa, który jest jedynym orędownikiem między Bogiem i człowiekiem. A zwraca ku pośrednikom, którzy nie mogą pomóc, gdyż jak powiedział Jezus, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Ewangelia Jana, rozdział 14. Rok 1074. Papież Grzegorz VII, który wywodził się z kręgów zakonnych, gdzie praktykowano dyscyplinę duchową zwaną celibatem, ogłosił encyklikę narzucającą celibat wszystkim duchownym. Napotkał na silną opozycję ze strony duchownych i hierarchii Kościoła, jako że do tej pory duchowni i biskupi mogli mieć żony i dzieci. Apostołowie byli żonaci, w tym Piotr. Porównaj Ewangelię Mateusza, rozdział ósmy, wers od czternastego po piętnasty oraz pierwszy list do Koryntian, rozdział dziewiąty, wers piąty. Apostoł Paweł napisał, że biskupem może być tylko ten, który sprawdził się jako głowa rodziny. Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego zadania. Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości. Pierwszy list do Tymoteusza rozdział 3. Rok 1095. Papież Urban II Wykorzystał pojęcie sprawiedliwej wojny, wspomniany przez Augustyna z Hiponny, aby usprawiedliwić wyprawy krzyżowe do Palestyny. Augustyn wierzył, że takie wojny mogą mieć tylko bardzo ograniczone zastosowanie w obronie bezbronnych dzieci i niemowląt. Papierze pod tym pretekstem usankcjonowali użycie przemocy i zbrodni wobec chrześcijan, żydów i muzułmanów. W rezultacie niezliczona liczba ludzi cierpiała i zginęła nie tylko w Palestynie, ale także w Europie, gdzie krucjaty zorganizowano także przeciwko chrześcijańskim albigensom, waldensom, sycylijczykom i husytom, nie mówiąc o niesławnej czwartej wyprawie krzyżowej zorganizowanej przez papieża Innocentego III, która zakończyła się zdobyciem, mordem i rabunkiem chrześcijan w chorwackim mieście Zadar oraz greckim Konstantynopolu w 1204 roku. Z kolei zakon krzyżowy pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny wykorzystał krucjaty, aby z błogosławieństwem papieża poszerzać niemieckie terytorium na wschód, bezlitośnie mordując Słowian. Dopiero zdecydowane zwycięstwo wojska polsko-litewskiego w bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku złamało militarną potęgę zakonu krzyżackiego i zatrzymało jego misję. Papież Urban II, inicjator rozlewu krwi na skutek krucjat, został beatyfikowany w 1881 roku przez papieża Lona XIII, a jego święto w katolickim kalendarzu liturgicznym przypada na 29 lipca. Rok 1139. Sobór Laterański II zakazał duchownym małżeństw i anulował wszelkie takie związki. Narzucanie celibatu jest niezgodne z naturą darów duchowych. Oznacza uzurpację autorytetu Ducha Świętego, który rozdziela dary duchowe tak, jak chce. Porównaj pierwszy list do Koryntian, rozdział 12, wers 11. Apostoł Paweł przestrzegł przed zakazywaniem związków małżeńskich, w czym widział odstępstwo. A duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział czwarty. Rok 1163 Sobór w Tur pod wodzą papieża Aleksandra III. Nakazał władzom świeckim więzić ludzi uznanych przez Kościół za heretyków. Rok 1184. Papież Lucjusz III zażądał na rzecz Kościoła części dobytku skonfiskowanego rodzinom osób oskarżonych o herezję. Papież wydał w porozumieniu z cesarzem niemieckim Fryderykiem Barbarossą nakaz prześladowania i uśmiercania heretyków przez władze świeckie. Oznaczało to formalny początek Inkwizycji jako instytucji kościelno-państwowej. Rok 1190 Kościół zaczął sprzedawać odpusty wbrew biblijnej nauce, że zbawienie jest darem Bożym, którego nie można nabyć za żadne pieniądze. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od Was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. List do Efezjan, rozdział 2. Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby łaską. List do Rzymian, rozdział 11. Odpusty przeniosły akcent z ofiary Chrystusa na ludzkie uczynki, a także ze zbawiciela na Kościół. Papiestwo uczyniło z tego źródło dochodów, co przyczyniło się do reformacji w XVI wieku. Rok 1200. Chrzest do XII wieku na ogół odbywał się przez zanurzenie, gdyż taki chrzest symbolizuje śmierć Chrystusa i jego zmartwychwstanie, pogrzebanie starego człowieka i wynurzenie nowego. Stąd znaczenie słowa chrzcze po grecku baptizo zanurzam. W południowej Europie, gdzie zachowały się wczesno-chrześcijańskie kościoły, można zobaczyć baptysteria, w których chrzczono dorosłych przez zanurzenie. Encyklopedia katolicka przyznaje: Najstarszą formą chrztu świętego było zanurzenie. Jest to widoczne nie tylko z lektury ojców Kościoła i praktyki Kościołów wschodnich i zachodnich, ale także z listów świętego Pawła, który pojmował chrzest jako zanurzenie. W Kościele zachodnim chrzest przez zanurzenie praktykowano, jak się zdaje, do XII wieku, a w niektórych miejscach nawet do XVI wieku. Koniec cytatu. Biblia wymienia warunki przed chrztem, które może spełnić tylko dorosły człowiek: znajomość zasad wiary i skrucha z powodu grzechów. Porównaj Ewangelia Mateusza, rozdział 28, wers 19, Ewangelia Marka, rozdział 16, wers 16 oraz Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 2, wers 38. Niemowlę nie może poznać zasad wiary ani okazać żalu za grzechy. Dlatego początkowo nie chrzczono niemowląt. Dopiero Wielki Synod w Kartaginie w 418 roku zezwolił na chrzest dzieci, a od około 1200 roku zarzucono chrzest przez zanurzenie na rzecz polania lub pokropienia, wypaczając jego sens i symbolikę. Niektóre protestanckie kościoły powróciły do biblijnego chrztu dorosłych przez zanurzenie, w tym Kościół Adwentystów dnia siódmego. Rok 1214 Modlitwa różańcowa zaczęła się rozpowszechniać w Europie w XIII wieku. Praktyka ta pochodziła od pogan, którym sznury modlitewne były znane od dawna. Od starożytności stosowali je na przykład Hindusi oraz buddyści. Pacierz modlitewny rozpowszechnił się również wśród muzułmanów. Od nich zapożyczyli go krzyżowcy podczas wypraw krzyżowych i przywieźli do Europy, choć legenda głosi, że różaniec przekazała założycielowi zakonu dominikanów Dominikowi Guzmanowi zjawa dziewicy Marii w 1214 roku. Papieże od wieków promują różaniec jako element kultu maryjnego, gdyż większość modlitw różańcowych jest skierowanych do Marii, a nie do Boga Ojca. Różaniec polega na powtarzaniu pacierzy w kółko, co w praktyce. Oznacza ich bezmyślne powtarzanie, podobnie do tego, jak poganie powtarzali mantrę, aby dla zmówionych pacierzy zyskać łaskę bogów. Pan Jezus przestrzegł przed takimi mechanicznymi modlitwami, postrzeganymi jako dobry uczynek ze względu na ilość. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mnie mają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Ewangelia Mateusza, rozdział szósty Rok 1215 Sobór Laterański zobowiązał władze świeckie do karania ludzi uznanych przez Kościół za heretyków. Od tego czasu Kościół używał władze świeckie do torturowania osób podejrzanych o herezję oraz do wykonywania wyroków. Kościelni inkwizytorzy przekazywali oskarżonych władzom państwowym z klauzulą, aby nie karać ich śmiercią. Ale była to jedynie obłudna formalność, gdyż osobiście pilnowali, aby wyrok wykonano, a w przeciwnym wypadku urzędnicy stawali się oskarżonymi o wspomaganie herezji. Następstwem Unii Kościoła i Państwa była nietolerancja i prześladowania, które wypaczyły Ewangelię. Jezus i apostołowie nie narzucali swoich przekonań, ani nie posługiwali się władzą świecką, aby zwalczać tych, którzy nie zgadzali się z ich wierzeniami. Rok 1215. Papież Grzegorz VII chciał wprowadzić spowiedź uszną, stosowaną wcześniej wśród zakonników, z których się wywodził, ale dogmat w tej sprawie wydał dopiero Sobór Laterański IV. Pismo Święte nie zawiera żadnego przykładu spowiedzi usznej. Zaleca spowiedź serca skierowaną do Boga, do której nie potrzeba pośrednictwa człowieka. Porównaj Księga Psalmów, rozdział 51, wers od pierwszego po jedenasty oraz Księga Izajasza, rozdział 43, wers dwudziesty piąty. Mamy wyznawać grzechy Bogu, gdyż każdy, kto w Niego wierzy przez Jego imię, otrzymuje odpuszczenie grzechów. Księga Dziejów Apostolskich, rozdział dziesiąty. Gdyby apostołowie otrzymali autorytet odpuszczenia grzechów, korzystaliby z niego, bo okazji nie brakowało. Na przykład, gdy Szymon z Samarii popełnił grzech, apostoł Piotr, zamiast go wyspowiadać, skierował go do Boga. Odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby Ci być odpuszczony zamysł serca Twego. Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 8. Pan Jezus polecił przychodzić z grzechami bezpośrednio do Boga, ponieważ tylko On może je nam odpuścić. Ty zaś, gdy się chcesz modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego. Przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, przeciw którym zawiniliśmy. Ewangelia Mateusza, rozdział 6 Rok 1215 Najważniejszą ceremonią Kościoła Rzymskokatolickiego jest ofiara Mszy Świętej, w czasie której rzekomo zachodzi przeistoczenie chleba i wina w prawdziwe ciało i krew Chrystusa. Ten pogląd spopularyzował żyjący w IX wieku mnich Radbertus Paschasius, mimo opozycji wielu teologów katolickich. Dopiero Sobór Laterański IV w 1215 roku zatwierdził go jako dogmat. W podręczniku dla duchownych katolickich czytamy: Sam Bóg, posłuszny wypowiedzianym przez kapłanów słowom Hoc est corpus meum to jest ciało moje, zstępuje na ołtarz, przychodzi, gdzie go zawołają, i lekroć go zawołają, oddając się w ich ręce, choćby byli jego nieprzyjaciółmi. Gdy już przyjdzie, pozostaje całkowicie w ich gestii. Przesuwają go z miejsca na miejsce, jak im się podoba. Mogą też, jeśli sobie życzą, zamknąć go w tabernakulum, zostawić na ołtarzu lub usunąć na zewnątrz kościoła. Mogą też, jeśli tak postanowią, spożyć jego ciało lub podać innym za pokarm. Według Katechizmu Katolickiego, w czasie Mszy Świętej, cytuję: Ofiaruje się prawdziwe ciało i krew Chrystusa, a nie symbol. Koniec cytatu. Dogmat mówi, że msza święta jest prawdziwą i dosłowną ofiarą składaną Bogu. Wszystko to zaprzecza ostatnim słowom Jezusa wykonało się, którego ofiara była doskonała i jedyna. Złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się pod nóżkiem nógiego. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęceni. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy. List do Hebrajczyków, rozdział dziesiąty Ofiara Chrystusa była wystarczająca i nie zachodzi już potrzeba składania jej, ani żadnej innej. Natomiast ofiara mszy świętej podaje ją w wątpliwość. Rok 1220 Papież Honoriusz III nakazał oddawać chosti taką samą cześć, jaka należy się Bogu ojcu. Po łacinie latria. Parafianie oddają chosti boską cześć, ilekroć żegnają się wchodząc do Kościoła lub na jej widok. Opłatek jest jednak tylko tworem ludzkich rąk, dlatego oddawanie mu czci takiej jak Bogu, jest bałwochwalstwem sprzecznym z drugim przykazaniem Bożym i z duchem Ewangelii. Porównaj księga wejścia rozdział 20, wers od czwartego po 6 oraz Ewangelia Jana rozdział czwarty, wers 24. Rok 1229 Synod katolickich biskupów w Tuluzie w roku 1229 postanowił: Zakazujemy, aby ktokolwiek poza kapłanami mógł posiadać księgi Starego lub Nowego Testamentu. Surowo zabraniamy przekładu tych ksiąg. Koniec cytatu. Tymczasem Bóg zalecił, aby wszyscy czytali i znali Słowo Boże, zwłaszcza proroctwa. Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Księga Apokalipsy, rozdział pierwszy. Rok 1234. Synod katolickich biskupów w Tarragonie wydał zakaz. Nikt nie może mieć ksiąg Starego i Nowego Testamentu, a jeśli ktoś je posiada, musi je wydać lokalnemu biskupowi w ciągu ośmiu dni, aby mogły być spalone. Koniec cytatu. Apostoł Paweł uczył czegoś innego, mianowicie, aby każdy czytał i znał słowo Boże. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Drugi list do Tymoteusza, rozdział trzeci. Rok 1252. Papież Innocenty IV zatwierdził tortury i głodzenie ludzi podejrzanych o herezję w skierowanej przeciwko nim bulli ad extirpanda, aby wykorzenić. Inkwizytorzy, najczęściej dominikanie, Torturowali ludzi, między innymi, wykręcając i łamiąc kości, wyrywając paznokcie i języki, miażdżąc palce i głowy, oślepiając czy przypiekając rozpalonym żelazem. Nie można tego pogodzić z nakazem Jezusa. Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Ewangelia Łukasza, rozdział szósty, a także słowami: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Ewangelia Mateusza, rozdział 22. Rok 1414. Sobór w Konstancji zabronił laikatowi picia wina w czasie Komunii Świętej, mimo że Słowo Boże nakazuje spożywać komunię pod postacią chleba i wina. Porównaj pierwszy list do Koryntian, rozdział 11 wers od 24 po 26. Przaśny chleb, czyli upieczony bez zakwasu, jest pamiątką bezgrzeszności Jezusa, a bezalkoholowe wino jego niewinnie przelanej krwi. Kościół Rzymski zabrania wierzącym udziału w wieczerzy pańskiej pod obiema postaciami. Natomiast zezwala duchownym pić alkoholowe wino jako krew Jezusa, mimo że produkt fermentacji jest symbolem grzechu. Porównaj pierwszy list do Koryntian, rozdział 5, wers od 6 po 7. Z tego względu w wielu protestanckich kościołach w czasie komunii spożywa się sok winogronowy jako symbol krwi zbawiciela. Rok 1439 Sobór we Florencji uchwalił, że można nabyć zbawienie przez ofiary i cierpienie w czyśćcu. Ludzkie uczynki zastąpiły ofiarę Chrystusa. Sobór watykański II w XX wieku utrzymał ten dogmat wyjaśniając cytuję. Od najwcześniejszych czasów w kościele dobre uczynki ofiarowano Bogu za zbawienie grzeszników. Koniec cytatu. Pismo Święte uczy czegoś przeciwnego. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. List do Efezjan, rozdział drugi. Kupczenie odpustami wywołało wielki protest w XVI wieku, a ponieważ Kościół nie chciał z tego zrezygnować, powstały pierwsze kościoły protestanckie. Rok 1441. Sobór Florencki wydał zakaz obchodzenia soboty jako dnia świętego przez chrześcijan. Szabat był święcony przez wielu chrześcijan jeszcze w XV wieku, jak wynika z obrad Soboru w Bergen. Cytuję: Doniesiono nam, że pewni ludzie w różnych częściach królestwa przyjęli i święcą sobotę. Prawo kościelne surowo zakazuje święcenia jakiegokolwiek dnia z wyjątkiem tych wyznaczonych przez papieża, arcybiskupa czy biskupów. Święcenie soboty jest niedopuszczalne. Dlatego polecamy wszystkim przyjaciołom Boga w całej Norwegii, którzy pragną być posłuszni świętemu kościołowi, aby zaprzestali święcenia soboty. Zaś wszystkim pozostałym zakazujemy święcenia soboty pod groźbą surowych kar. Koniec cytatu. W kolejnych wiekach szabatu przestrzegali m.in. niektórzy anabaptyści, a za ich sprawą chrześcijanie na terenie Rumunii, Czech, Moraw, Słowacji i Śląska. Rok 1545. Zwolennicy reformacji w kościele postulowali, aby oprzeć wszystkie wierzenia wyłącznie na Biblii. Sobór w Trydencie w odpowiedzi wywyższył kościelną tradycję oraz uznał, że to kościół tworzy Pismo Święte. Jezus uczył czegoś przeciwnego. Nazwał faryzeuszy obłudnikami, ponieważ przesłonili swoimi tradycjami słowo Boże. Słusznie prorok Izajasz powiedział o was obłudnikach, jak to jest napisane. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym jest daleko ode mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Ewangelia Marka, rozdział 7. Rok 1546. Reformatorzy zakwestionowali i odrzucili niebiblijne nauczanie kościoła rzymskokatolickiego o zbawieniu z uczynków, takie jak odpusty, czyściec i modlitwy za zmarłych Kościół w czasie soboru trydenckiego dodał kilka ksiąg do Starego Testamentu, aby je wesprzeć. Hieronim z Tydronu oraz Żydzi nazywali te księgi apokryfami. Katolicy to lodzy nazywają je księgami drugokanonicznymi, czyli deuterokanonicznymi. Należą do nich księgi Tobiasza, Judyty, I i Druga Machabejska, Mądrości Syracha i Barucha Zawierają one liczne błędy teologiczne, chronologiczne i historyczne, dlatego dodanie ich do Pisma Świętego podaje w wątpliwość jego natchnienie. Bóg zakazał dodawania czegokolwiek do Jego słowa. Do słów Jego nic nie dodawaj, by Cię nie skarał i nie uznał za kłamcę. Księga Przypowieści, rozdział trzydziesty Rok 1854 Pius IX ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu Marii, według którego Maria urodziła się bez grzechu, a więc tak samo jak Jezus. Dogmat ten postawił człowieka na równi z Synem Bożym. Implikuje, że Jezus nie był jedynym, który urodził się niepokalany, jak naucza Pismo Święte. Zgodnie z Biblią, wszyscy ludzie rodzą się w grzechu. Porównaj Księga Psalmów, rozdział 51, wers 7, oraz List do Rzymian, rozdział 3, wers 10. Maria także potrzebowała zbawiciela, z czego zdawała sobie sprawę. Dlatego powiedziała: Raduje się duch mój w Bogu, moim zbawcy. Ewangelia Łukasza, rozdział 1, a następnie złożyła ofiarę za grzech. Porównaj pierwsza księga kapłańska, rozdział 12, wers od 7 po 8 oraz Ewangelia Łukasza, rozdział 2, wers od 22 po 24. Rok 1870 Pius IX ogłosił dogmat o nieomylności papieskiej, zrównując się z Bogiem, który jako jedyny jest nieomylny. Roszczenia te rozbijają się o liczne błędy popełnione przez papieży, którzy zaprzeczali sobie nawzajem, a nawet stawali po stronie herezji. Na przykład Marcelin, panujący na przełomie III i IV wieku, popełnił bałwochwalstwo, składając ofiarę w świątyni rzymskiej bogini Westy. Panujący w IV wieku papież Liberiusz przyjął arianizm, odrzucając boskość Chrystusa. Papież Zosimus, panujący w V wieku, stanął po stronie Pelagiusza. Papież Honoriusz I w VII wieku wspierał monoteletyzm, za co został pośmiertnie ekskomunikowany. Wigiliusz w VI wieku wziął stronę monofizytów. Panujący na przełomie VI i VII wieku Grzegorz I nazwał antychrystem tego, kto przywłaszczyłby sobie tytuł biskupa powszechnego, co uczynił w VII wieku Bonifacy III i inni papieże. Eugeniusz IV w XV wieku zgodził się na przywrócenie wieczerzy pańskiej pod postacią chleba i wina w Czechach, podczas gdy Pius II w XV wieku zgromił ten zwyczaj. W IX wieku papież Hadrian II uznawał śluby cywilne, zaś Pius VII je potępił w XIX wieku. Sykstus V pochwalił w XVI wieku drukowanie i lekturę Pisma Świętego, podczas gdy Pius VII w XIX wieku zganił tych, którzy czytają Biblię. Klemens XIV rozwiązał w XVIII wieku zakon jezuitów, zaś Pius VII go przywrócił. Eugeniusz IV potępił w XV wieku Joannę Dark, skazując ją na spalenie jako czarownicę, zaś Pius X w XX wieku ją beatyfikował, a Benedykt XV także w XX wieku kanonizował ją jako świętą. W XVII wieku Urban VIII zagroził torturami i śmiercią Galileuszowi, jeśli nie odwoła heliocentryzmu, zaś w 1992 roku Watykan przyznał, że Ziemia kręci się wokół Słońca. Klemens XII w bulli z 1738 roku zakazał katolikom wstępowania do lóż masoński pod groźbą ekskomuniki, co odwołał Jan Paweł II. Pius XII stwierdził w XX wieku, że ludzie wywodzą się od wspólnego przodka Adama. Zaś Jan Paweł II wsparł teorię ewolucji, według której człowiek wywodzi się od małpy. Niektórzy z papieży sami zaprzeczali temu, żeby biskupi Rzymu byli nieomylni. Papież Innocenty III, panujący na przełomie XII i XIII wieku, mimo że był dumnym człowiekiem, uznał: Mogę być osądzony przez Kościół za grzech dotyczący wiary. Koniec cytatu. W XIII wieku Innocenty IV powiedział w swoim komentarzu do Dekalogu: Papież może błądzić w sprawach wiary, dlatego nikt nie powinien mówić, że wierzy w to, w co papież wierzy, lecz w to, w co wierzy Kościół. Koniec cytatu. Hadrian VI w XVI wieku napisał: Nie ma wątpliwości co do tego, że papież może błądzić w sprawach wiary. Czyni to, kiedy naucza Herezji za pośrednictwem osądu lub dekretu. Faktycznie wielu papieży było heretykami. Koniec cytatu. Wielu papieży było heretykami nawet w świetle katolickiej teologii. Podważa to doktrynę o sukcesji apostolskiej, gdyż zgodnie z rzymskokatolickim prawem kanonicznym, Herezja wymaga ekskomuniki, zaś ekskomunikowany nie może być członkiem Kościoła, ani tym bardziej jego głową. Mimo to Sobór Watykański I w XIX wieku, za sprawą Piusa IX, zatwierdził dogmat o nieomylności papieża, nakazując parafianom przyjąć go bez powątpiewania. Tymczasem miarą prawdy w sprawach wiary jest Pismo Święte. Poglądy apostołów musiały być z nim zgodne, jeśli miały być wiążące dla chrześcijan. Dlatego, kiedy Piotr wygłosił swoją opinię podczas Soboru Jerozolimskiego, Prowadzący to zgromadzenie Jakub przyjął ją dopiero gdy ostała się wobec słowa Bożego, a Berejczycy otrzymali pochwałę, gdyż przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Porównaj księga Dziejów Apostolskich rozdział 15 oraz rozdział 17. Apostoł Paweł solennie przestrzegł. Cytat ale gdybyśmy nawet my, lub Anioł z Nieba, głosił Wam Ewangelię różną od tej, którą Wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. List do Galacjan, rozdział pierwszy. Rok 1950. Pius XII ogłosił dogmat o wniebowzięciu Marii, czyniąc ją orędowniczką, mimo że Pismo Święte naucza, iż jedynym orędownikiem między Bogiem i człowiekiem jest Jezus Chrystus. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział drugi. Apostoł Jan napisał, jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze. Pierwszy list Jana, rozdział drugi. Watykan od pontyfikatu Jana Pawła II czyni przygotowania do dogmatu maryjnego dotyczącego udziału Marii w odkupieniu ludzkości. Stąd jej tytuł co redemptrix, czyli współodkupicielka. Podczas gdy zgodnie z Biblią, oprócz Jezusa, nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. Księga Dzieł Apostolskich, rozdział czwarty. Niektóre kościoły wywodzą swe początki od apostołów, co nie ma potwierdzenia w Biblii ani w historii. Natomiast wiele ich praktyk i doktryn ma korzenie w pogaństwie. Przyznał to katolicki kardynał John Newman, pisząc: Używanie świątyń, poświęcenie ich różnym świętym, przeozdabianie ich gałązkami, stosowanie kadzidła, świec, wotywnych ofiar w intencji uzdrowienia z choroby, wody święconej, świąt, kalendarzy, procesji, błogosławienia pól, szat kapłańskich, habitów zakonnych, a później korzystanie z obrazów i rzeźb, wszystko to pochodzi z pogaństwa. I zostało uświęcone i przejęte przez Kościół. Koniec cytatu. Bóg ma swój lud we wszystkich kościołach i religiach, ale apeluje do tych, którzy go miłują, aby wyszli z kościołów, które wymieszały prawdę z fałszem, symbolizowanych w Apokalipsie przez duchowy Babilon. Tu cytat. Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi. Księga Apokalipsy, rozdział 18. Zbawiciel wzywa nas do Kościoła Bożego, czasów końca. Jak go znaleźć wśród tylu wyznań i religii? Jego cechy można znaleźć w Piśmie Świętym. Wymienia je pięćdziesiąty rozdział tej książki. Zapoznaj się z nimi, a bez trudu odnajdziesz Kościół Boży, czasów końca. Czy mogę być zbawiony? W swoim sercu każdy człowiek pragnie zbliżyć się do Boga i mieć pewność życia wiecznego. Na przeszkodzie temu stoi grzech. Zgodnie z Pismem Świętym wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. List do Rzymian, rozdział trzeci. Każdy ma na swym kącie wiele grzechów, a one oddzielają nas od Boga. Prorok Izajasz napisał Wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem. Wasze grzechy zasłoniły mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha. Księga Izajasza, rozdział 59. Słowo Boże mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. List do Rzymian, rozdział 6. Każdy zasłużył sobie tylko na śmierć, co jest złą nowiną, ale jest i dobra nowina. Biblia zapewnia, że darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. List do Rzymian, rozdział szósty. Zbawienie i życie wieczne to Boży dar. Nie zawdzięczamy Go swej świętości ani dobroci. Apostoł Paweł napisał Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. List do Efezjan, rozdział drugi. Z naszym zbawieniem jest tak, jak z chłopcami w poniższej historii, która wydarzyła się naprawdę w ciepły majowy dzień 1989 roku. Kate Pritchard z miejscowości Ramsey w USA wyciągała zakupy z bagażnika auta. Z daleka doszedł ją odgłos zbliżającego się pociągu. Linia kolejowa przebiegała nieopodal domu, w którym mieszkała z trzyletnim Tatkiem i dwuletnim Scottem. Między torami a domem nie było ogrodzenia, tylko szpaler drzew. — Nie odchodźcie nigdzie — przykazała chłopcom, wnosząc siatki z zakupami do domu. — Zaraz przygotuję obiad i was zawołam, okej? Okay? — Okej okay, — odkrzyknął Tadek. — Kej — jak echo powtórzył za bratem Scott. Matka zamknęła lodówkę, postawiła wodę na gaz i wyszła na zewnątrz. Chłopcy byli tam, gdzie ich zostawiła. Wchodziła do domu, kiedy po pobliskich torach przejechał ekspres. Tadek i Scott ruszyli ku torom i weszli na rampę. Tadek pochylił się nad szyną, aby posłuchać, jak wibruje po przejeździe pociągu. Po czym obaj usiedli na torach i zaczęli się bawić. Dwa kilometry dalej prędkości nabierał pociąg towarowy, który dostał zielone światło sygnalizujące, że ekspres oddalił się i mogą przyspieszyć do sześćdziesięciu pięciu kilometrów na godzinę. Maszynista Richard Campana wrócił do rozmowy z kierownikiem pociągu, który nazywał się Antony Falzo. Zbliżali się do domu, gdzie mieszkało dwóch małych chłopców, którzy zawsze do nich machali. Tym razem nie było ich widać. Natomiast coś było na torach 250 metrów przed lokomotywą. Kierownik pociągu wychylił się z okna, po czym krzyknął. Dzieci na torach! Maszynista pociągnął jedną rękę za hamulec, a drugą za gwizdek. Kierownik pociągu wyszedł na mostek biegnący nad kołami lokomotywy i dobiegł do pługa z przodu. Kilkadziesiąt metrów przed nimi siedziało między torami dwóch małych chłopców, odwróconych tyłem do pociągu. W myślach przeliczył szybkość pociągu i odległość dzielącą go od chłopców. Wiedział, że pociąg nie zdąży zatrzymać się w porę, tym bardziej, że wagony były pełne i zjeżdżali ze wzniesienia. Tadek i Scott byli pogrążeni w ulubionej zabawie. Hałas nadjeżdżającego pociągu nie zwrócił ich uwagi, gdyż mieszkając blisko torów, byli z nim oswojeni. Chłopcy obrócili się dopiero na przeraźliwy gwizd lokomotywy i znieruchomili ze strachu. Pociąg zwalniał, ale kierownik pociągu wiedział, że jeśli teraz zeskoczy z lokomotywy, to jej nie przegoni. Chłopcy byli już tylko kilka metrów od niej. Ich przerażone oczy były duże jak talerze falzo który w młodości uprawiał gimnastykę sprawnie opuścił się na pług lokomotywy kiedy od chłopców dzieliły go trzy metry skoczył przed siebie niczym do wody maszynista nie spuszczał ręki z hamulca ani z gwizdka hałas zaniepokoił matkę wybiegła przed dom i stwierdziła że chłopców nie było przed domem pobiegła ku zasłoniętej drzewami rampie kolejowej falzo zakrył tatka swoim ciałem a kiedy wciągał pod siebie młodszego chłopca Dopadła ich lokomotywa. Ciężki, metalowy pług zahaczył o głowę dziecka, odrzucając ją w tył jak piłkę. Kant pługa uderzył kierownika pociągu w plecy, rozrywając jego kurtkę. Pomyślał, że chłopiec nie żyje, ale trzymał go mocno przy sobie, aż pociąg stanął. Matka najpierw zobaczyła tatka, który leżał i płakał pod drugim wagonem. Wzięła go na ręce, a wtedy ujrzała skulonego mężczyznę z jej młodszym dzieckiem, Broczącym krwią. Proszę dzwonić po pogotowie powiedział kierownik pociągu. Scott przylgnął do niego jak przyklejony. Twarz dziecka była skaleczona. Nie obyło się bez trzynastu szwów, ale obaj chłopcy przeżyli. Ich ojciec zaraz potem zbudował wysoki płot wokół domu. Jakiś czas potem kierownik pociągu odwiedził chłopców i znów wziął ich w ramiona. Odtąd stał się jak członek rodziny Pritchard. Chłopcy nie zginęli, gdyż kierownik pociągu zaryzykował swoje życie, aby ich uratować. Tak jak oni potrzebowali wybawiciela, gdyż nie potrafili wybawić się sami, tak my potrzebujemy Zbawiciela, gdyż nie potrafimy zbawić się sami. Syn Boży przyszedł na nasz świat, aby oddać swoje niewinne życie za nasze grzechy. Bóg tak bardzo nas miłuje, że w Jezusie ofiarował samego siebie, abyśmy mogli żyć z Nim wiecznie. Dlatego czytamy. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. List do Rzymian, rozdział 5. Jezus swoim sprawiedliwym życiem i niewinną ofiarą połączył nas z Bogiem nad przepaścią grzechu. Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa możemy otrzymać przebaczenie grzechów i szatę jego doskonałej sprawiedliwości, a przez to, Życie wieczne. W tym celu musimy przyjąć Go jako swego Zbawiciela i Pana. Pismo Święte mówi, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. List do Rzymian, rozdział 10. Każdy z nas ma na swym koncie liczne złe uczynki i wielu wątpi, czy Bóg może je odpuścić. Apostoł Jan zapewnił, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Pierwszy list Jana rozdział pierwszy. Osobistemu wyznaniu grzechów Bogu powinna towarzyszyć ufna wiara w Jego przebaczenie i rozgrzeszenie. Co zrobić, aby być zbawionym? Wyznaj swoje grzechy bezpośrednio Bogu i przyjmij Jego odpuszczenie. Następnie poproś Ducha Świętego o pomoc, aby być posłusznym przykazaniom Bożym z lojalności i wdzięczności za dar zbawienia. Zbawiciel powiedział: Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ewangelia Jana rozdział 14. Całe biblijne chrześcijaństwo sprowadza się do przyjaźni z Jezusem. Ten, kto z nim ma żywą więź, ten ma życie wieczne. Naprawdę jest to tak proste. Apostoł Jan potwierdził to pisząc: Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w jego synu. Ten, kto ma syna, ma życie, a kto nie ma syna Bożego, nie ma też i życia. Pierwszy list Jana, rozdział piąty. Jezus jest niezawodnym przyjacielem. Księga Apokalipsy, rozdział trzeci, podaje jego słowa: Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zaproś go. Możesz to uczynić swoimi słowami w prostej modlitwie. Na przykład: Panie Jezu, potrzebuję Ciebie, bo jestem grzesznikiem. Dziękuję Ci, że umarłeś za mnie na krzyżu. Wyznaję Ci wszystkie moje grzechy i dziękuję, że mi je przebaczasz. Zapraszam cię w moje życie jako mojego jedynego Zbawiciela i Pana. Prowadź mnie i wybaw od złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Czytał Jan Tuzin.